kiedyś, gdy na wsi nie było pieniążków, no to co się robiło? Czy z tych jabłek robiło się przetwory? Otóż, moi drodzy, nie. Te jabłka wszystkie zbierało się do wielkich worów i wywoziło na skupy i sprzedawało, żeby mieć pieniądze na chleb. A co to, moi drodzy, są za jabłka? Moi drodzy, to nie są dzikie jabłka, to nie jest jabłoń dzika, tylko to jest jabłoń zdziczała. To jest jabłoń uprawna, ale zdziczała, która sobie samoczynnie gdzieś tam zdziczała, bo ktoś rzucił jabłko z jabłka. Oczywiście w jabłkach są nasiona, z nasiona coś tam wyrosło, wyrósł tak zwany dzik. Ale pamiętajcie, że to nie są jabłka dzikie, bowiem jabłka dzikie są niesmaczne, kwaśne i takie malutkie i czasami możecie je spotkać w lasach. Natomiast takie jabłka duże, one są nawet całkiem smaczne. Moi drodzy, prosta kalkulacja. W tym roku aktualnie cena za spady jabłek wynosi 30 groszy, więc wystarczy sobie nazbierać tonę i mieć 300 zł. Prosta sprawa, a jabłka są dosyć ciężkie, fajnie się je zbiera. Także jeżeli nie macie pieniędzy na wsi, no to możecie po prostu szukać dzikich jabłonek i je sprzedawać na lokalnych skupach, czemu by nie? Mając 16-20 lat regularnie to robiłem, no bo w sumie co miał robić licealista i student potem, nie? Dorabiać sobie właśnie na takich rzeczach. Teraz, moi drodzy, jest dobrobyt. Młodzi mają pieniędzy po full, przynajmniej tak mi się wydaje, bo nikt tutaj nie przychodzi i nie zbiera tych cennych jabłek. No i nie ukrywając, ja też ich już nie zbieram, ale jeżeli chcecie żyć poza systemem i sobie takie polować na takie dzikie jabłka, no to czemu nie? Trochę, moi drodzy, leży tych jabłek na ziemi i oczywiście można je pozbierać, ale na drzewie jest ich o wiele, wiele więcej. Są, moi drodzy, spady, czyli to ma spaść na ziemię. Nie sprzedajemy jabłek po 3 zł, tylko po 30 groszy za kilogram. A to potem idzie na jakieś wino, na jakieś soki, które sobie pijecie w sklepie, nie? Więc zrobimy to inaczej. Oczywiście jabłonka znajduje się przy jakimś, przy starym kółku rolniczym. To nie jest PGR, ale to było kółko rolnicze niegdyś. No i wyrosła obok sobie jabłonka. No a my się tam wbijemy i będziemy pozyskiwać jabłuszka. No dobra, to wbijamy na górę. Ejo! Usia! Dobra, znajdujemy się na górze. Zobaczcie, ile jabłuszek tutaj jeszcze jest. Zobaczcie, ile byście przegapili, jakbyście zbierali. Tylko i wyłącznie. A tu trzeba wejść na dach i pozbierać na dachu. No dobra, to jesteśmy na dachu. I czas zobaczyć, wyjrzeć okolice. Patrzcie, ile jabłek. Ja pierdolę, ile jabłek. Tylko na takich starych dachach to trzeba uważać. Ja delikatnie stawiam tutaj kroki, bo zobaczcie, co tam jest. Tam sobie, moi drodzy, rośnie na dachu dwie sosenki, brzuska i coś tam jeszcze, ale dalej jest normalnie wyrwa. No widzicie, obok sobie rośnie, po lewo sobie rośnie brzuska, a z tyłu jest wyrwa, dziura w dachu. I lepiej tutaj sobie po prostu nie chodzić, bo może się to wszystko zawalić. Generalnie tutaj to fajna baza i skrytka. Kto was będzie szukał na dachu? No nikt! Chyba nikt! Tak, gałązka po gałązce. No dobra, jak już tak potrząśliśmy te jabłka, no to wystarczy teraz je pozbierać do worków, zawieźć na skup i sprzedać. Prosty zarobek. Oczywiście ten proceder opłaca się, jak jabłka są po 30 groszy, bo jak są po 5 czy po 10 groszy, no to niestety się nie opłaca. Lepiej zetrzeć te jabłka albo, nie wiem, pokroić, wysuszyć i sobie je normalnie zjeść, bo te są całkiem smaczne. Kiedyś w dzieciństwie to jeszcze robiliśmy z jabłkami specjalnie, obijaliśmy. Oj, aż ciapie pod tym. Takie obijane zjadaliśmy, smaczniejsze. Smak obijanych jabłek ma zupełnie inną konsystencję, pyszne. Ktoś jeszcze przecież pewnie powie, a jak spadną te jabłka i nikt ich nie zbierze, nikt ich nie sprzeda, to się wszystko zmarnuje, moi drodzy. No i tak ktoś powie pewnie, nie? Ale moi drodzy, w przyrodzie się nic nie marnuje, bo wiem, oczywiście, no ktoś nie wypcha sobie kieszeni pieniążkami, ale, moi drodzy, spadające jabłka stanowią nawóz naturalny dla ziemi. Zatem, jeżeli są te jabłka po 5-10 groszy, to niech one spadają i nawożą te jabłonki, żeby w kolejnych latach miały potrzebne wartości odżywcze do
wydania takiej ilości smacznego i zdrowego, przede wszystkim nierobaczywego owocu. Te jabłka oczywiście nie są wypryskane, bo i przez kogo by miały tu być pryskane, ale są smaczne i nie ma robaka. Dojrzał bezczarny, którego można zjadać dopiero po obróbce termicznej ze względu na glikozydy cyjanogenne, czyli sambunigrynę. Ale moi drodzy, niegdyś się po prostu zbierało czarny bez. Właśnie o tak się obrywało. Tu się obcinało nożyczkami. Wrzucało się do skrzynki i się sprzedawało. Taki bezczarny mógł kosztować czasami złotówkę, 2 złote na skupie. Chodziło się z wózeczkiem i się go normalnie sprzedawało, żeby były jakieś pieniążki. Takie było oto przetrwanie na wsi, bez pracy stałej. Piękny czarny bez, Sambucus nigra. Tutaj w sumie nawet takie tereny do urbexu. Nic tu nie ma, moi drodzy, wszystko rozkradzione. O, tak oto wygląda. Proszę bardzo. Kiedyś tam sobie po dachu łaziliśmy. Bardzo dawno temu. Czy po dachu. Po strychu właściwie. Dach już dziurawy. No. Tak to, moi drodzy, wygląda. Stare kółko rolnicze. Świniarnia. Ale ja nie urbeksuję, bo w sumie nie widzę w tym nic bardzo ciekawego, szczerze mówiąc. Po prostu ruiny. Akurat widzę coś ciekawego, to wam jeszcze pokażę. To jest, moi drodzy, dereń świdwa. Jego owoce nie są jadalne, bo są strasznie cierpkie, gorzkie, niesmaczne. Nie warto. Niegdyś wykorzystywano nasiona do produkcji oleju, ale olej musi być rafinowany, co oznacza, że musi podlegać specjalnej obróbce, raczej nie do powtórzenia w warunkach domowych, także raczej nie do zastosowań domowych, chyba że chcecie go wytłoczyć w domu i użyć do zastosowań technicznych, do naoliwienia czegoś, do nasmarowania, może się prawdopodobnie nadać. Warto sobie spróbować wtedy, bo jest to jednak mimo wszystko oleista dosyć roślina, szczególnie jej pestki. Dereń świdwa charakteryzuje się tym, że widzicie, jego liście się robią czerwone, potem te gałązki także są czerwonawe, fajne. Zobaczcie tutaj te szpulki. Dereń świdwa charakteryzuje się tym, że dosyć szybko już zmienia liście na czerwone, potem ładnie, fajnie wygląda. No nie jest to dereń jadalny, gatunek uprawiany w Polsce, tylko taki nasz rodzimy gatunek, dziki dereń świdwa. Tak jak już mówiłem, dereń świdwy nie zjadamy, ale spróbujmy jego smak, przypomnijmy sobie. Przypomnijmy sobie smak derenia świdwy, jak smakują jego owoce. No na upartego dałoby się to zjeść, ale jest kurde cierpko gorzkie. Ciężko mi porównać smak, jakieś takie lekarstwo bym powiedział, gorzkie. Nie należy tego zjadać zbyt dużych ilościach, bo pewnie nas rozbolałby brzuch, chociaż no nie jest to uznawane za owoc silnie trujący. Niegdyś wykorzystywano też go do barwienia wina. Na urbexach różnego rodzaju trzeba po prostu też uważać. Tutaj oczywiście przyszedłem przez krzaki. Zobaczcie, są doły, rowy. No dosyć takie głębokie. Z takiego dołu ciężko byłoby, że tak powiem, wyjść. No oczywiście po tym bzie, który tutaj sobie rośnie, byłoby stosunkowo łatwo. Ale bierzcie pod uwagę, że tutaj rosną takie pokrzywy, krzaki i tam też są takie podobne studzienki. Można po prostu nieoczekiwanie wpaść. W każdym razie, no tutaj nie będę już chodził po tych pokrzywach i szukał tych studzienek w środku, ale moi drodzy, w sytuacji kryzysowej jest to dobre miejsce do ukrycia się. Bo kto was tu po krzakach będzie szukał i kto was tutaj znajdzie? Oczywiście, że nikt. Ale tak sobie teraz pomyślałem, że jakby tutaj ktoś was próbował, nie wiem, zaatakować, wojna by przyszła, to tak doraźnie można byłoby się tam skitrać, nie? I zrobić sobie obok jakieś zapasy, schować i się skitrać. No całkiem ciekawe miejsce, tak? Oczywiście no mógłby tutaj ktoś przyjść i szukać, ale wiesz, o takich miejscach to wiedzą tylko lokalci. Ta jastucienka jest na widoku, to może ona by się nie nadawała, bo zaraz by ktoś mógł do niej zerknąć, tak jak ja teraz, nie? O Jezu, ona tutaj to jest w ogóle głęboka. Studzienka głęboko kopana. Dobra, boję się, że gimbala wrzucę. Akurat ta studzienka jest prawdopodobnie studzienką, a pod spodem jest zbiornik na ropę. Wlewano do środka ropę, żeby mieć do traktorów itp. itd.
Prawdopodobnie była jakaś pompa, której już oczywiście nie ma, bo ktoś sobie zapierdolił, albo po prostu gdzieś tam znikła w każdym razie. Wiedzą tylko lokalci, to też już nie wszyscy, bo wiele osób już o tym całkowicie zapomniało. Starzy zapomnieli, a młodzi zaś nawet nie wiedzą, bo tutaj nie przychodzą. My sobie tutaj zawsze chodziliśmy, biegaliśmy, szukaliśmy różnych rzeczy. Cuda czyniliśmy tak na dobrą sprawę, a po prostu młodzież teraz no, ma inne rozrywki. Nie mówię, że gorsze, może po prostu bezpieczniejsze. No, czasy się zmieniają, ja nie oceniam. Nie jestem starą ciotką klotką, która mówi, a kiedyś to było, a teraz to nie ma. No teraz jest, ale troszeczkę inaczej po prostu. No, czy gorzej? Nie mi oceniać.